Viv Dogtown, proszę, proszę. Doradzam ostrożność. Hans? Co ty masz wspólnego z tym miejscem? To część Pacyfiki. Ta, w której robi się prawdziwe interesy. Hans, spotkamy się w końcu? Nie mówię nie, nie mówię tak. Ale mam dla ciebie coś, co na pewno cię zainteresuje. Nowe kontrakty. Ostatnia rzecz. Nie wiem, jak się dostałeś do Dogtown, ale na pewno nie było to głównym wejściem. Nie szkodzi. Załatwiłem ci coś w rodzaju przepustki. Twoje imię i buźka już figurują w systemie, więc będziesz mógł spokojnie przekraczać granice dzielnicy. W kontakcie. Wow! Hans! No Hansa chyba widzieliśmy na tym trailerze, nie? Hans chyba był. Dobra. Okej. Okay. Mamy tu dość wąskie uliczki. Maszyna. O, a gdzie ona jest do odbioru? Przyda ci się odpowiednia maszyna. Spoko. Tylko gdzie ona jest? Zadzwoń, zamknij. Dobra, super. Zdobyto pojazd. Może po prostu jest tutaj, co? To by był ten? Ta bestia? To chyba będzie ta bestia. Nie wiem skąd ją bym miał, ale to jest chyba to, nie? Kurczę, może to być to? Chyba to. Tu oczywiście możemy strzelać. Ziup. Wszystko gra. Dobra. No to jest chyba ten, nie? Czy ja to miałem? Wątpię. Latają mi tymi dronami nad głową. Noc w noc. Dobra, potem zrzuć sobie jeszcze skoczę, bo tutaj jest blisko naszej bazy operacyjnej. I ciekawe, gdzie są te części relika. Ciekawe, gdzie są te części relika. Ale kurde. Ten dog tam to wygląda hardkorowo. Przyjrzyjcie go i ja prostawię. Spoko, spoko. Kapitan Kajente. No tu jest... Tu jest ten charakterystyczny budynek, który widzieliśmy w tym muzeum. No i chyba tu wbijamy, nie? Bo tak, tu mamy znowu siłę i... Czyli w 19 by trzeba iść w dodatku na takie rzeczy, ale to dobrze, będziemy kombinować. Atestowany. Tu coś jest. Tu coś jest. Przejęcie kamerki, sprawdźmy sobie. Wspierajcie lokalny biznes. Kupujcie u Ronalda. Do środka nie wejdziemy. O, może pan coś? Lokalny biznes. O, klient premium. Czym mogę służyć? Wyglądasz na kogoś, kto dobrze zna Dogtown. Wyglądam ci na... gościu. Nie wiesz, z kim rozmawiasz, co? Pacyficzny Storm. Tak na mnie mówili. Złoty chłopak dzielnicy. Kumasz? No... No dobra, kurwa, to trochę słabsze. Ale jak dawali mi trochę wspomagaczy, to mogłem zrobić z piłką 100 metrów w 6 sekund. Teraz rzadko robię 100 metrów dziennie, ale odpowiadając na twoje pytanie... Tak, kurwa. Jestem stąd. No to miło. Pacyficzny Storm? Ty tak na serio? Ja pierdolę. Sprawdź stare gazety, jak mi nie wierzysz. Przepowiadali mi wielką karierę. I co się stało? Była taka kobitka, Fiona. Prowadziła coś w rodzaju ośrodka dla utalentowanych dzieciaków. Dawali dach nad głową, żarcie, treningi, jakieś mieszanki, wszczepy. W chuj wszczepów. Ale jak się potknąłeś... To już nie było różowo.
Ja wróciłem tam, skąd przybyłem, z migrenami i bezsennością. Ale inni mieli znacznie mniej szczęścia. Nazwisko Carmalone, nie? Opowiedz mi trochę o kwartałach. Dobra, ale o których? Golden Pacific to północna część Dogtown. Wzgórze na wschodzie nazywa się Luxor Heights. Polecam widoki. Zachodnie Dogtown to Longshore Saks, kawał historii. No a na południu jest Terra Cognita. Trzymaj się z dala. To tam byliśmy, nie? Powiedz mi coś o Longshore Saks. Wszystko tam pochodzi jeszcze sprzed wojny. Jak zobaczysz kontenery, jesteś na miejscu. W tych kontenerach zwożono materiały na budowę dzielnicy. Materiały? Wiadomo. Chuj trafił, ale kontenery zostały. No więc ludzie wzięli sprawy w swoje ręce i porobili sobie ze złomu, kurwa, apartamentowce. W Dogtown nic się nie może zmarnować. Dobra, to wiesz co? Ja usiądę. Pogadamy dłużej. Pogadamy. Bo on o całej dzielnicy teraz mówi. Wiesz coś ciekawego o Luxor Heights? Przeciętny obywatel Dogtownu nie ma tam czego szukać. Zrobiło się gęsto, jak wjechali tam voodoo boysi. No i tak sobie, wiesz, balansują między kosiarzami a Hasenem. Warto wiedzieć, z kim się akurat wąchają, żeby sobie nie narobić kłopotów. To jest bardzo dobry ten polski przełożony dubbing. Bo ma to klimat, tak jakby normalnie w takim miejscu mówili, nie? Golden Pacific. Nazwa chyba trochę na wyrost. No co ty? Tam się miały sypać pieniądze z każdego okna, a luksus kapać ze wszystkich jebanych kranów. Teraz siedzi tam Hansen i kasa faktycznie płynie, ale tylko taka, na której sam może położyć łapę. W Golden Pacific trudno znaleźć kogoś bez uniformu Bargestu. To ich centrum biznesowe, logistyczne i kurwa rekreacyjne. Lepiej uważać. Dobry jest chłop. Jestem tu nowy. Na co muszę szczególnie uważać w tej dzielnicy? No, po Terra Cognita lepiej się nie szwendać. Kiedyś chcieli tam odjebać targi technologiczne. Loty w kosmos, modyfikacje ciała, pełen serwis. Teraz syf, kiła i kosiarze. Skurwysyny przejęły praktycznie wszystko. Wchodzisz do Terra Cognita, a kończysz jako trup incognita. Łapiesz? Łapię, dobre. Dobre, jesteś spoko. Coś innego mi jeszcze chodzi po głowie. No, dawaj. Johnny Silverhand. Kilka konkretnych miejsc się wyróżnia. No, pewnie. To jest dzielnica z pomysłem. Z pomyślunkiem. Byłem już na stadionie. O, robi wrażenie. Tak. Chciałem się tam kiedyś rozstawić ze swoim sklepikiem, ale konkurencja mnie wyjebała na zbity pysk. Ech. A kiedyś stadionem rządzili Nighthawks, nie Hansen. No ale tak to już jest. Dobry pieniądz wypiera zły. Chujowy pieniądz wypiera ten dobry... W każdym razie zawsze, kurwa, chodzi o kasę. A kasy najwięcej ma Hansen. Stadion to tylko jedno z jego źródeł finansowania. O inne lepiej nie pytać. No, wiemy. Zwiedziłem taką... wystawę. Były tam makiety ważnych punktów dzielnicy. No, odważnie. Jak ci się podobało? Inwestorzy mieli tam wizje lepsze niż po meksykańskich grzybach. A potem ten, jak w prawdziwym życiu. Coś pierdolnie, dobre wróżki się wycofują i człowiek ląduje na materacu pod blachą falistą. Nadal to nie miejsce dla cywili, wiesz, jakieś przedwojenne towary. Radzę tam nie spacerować. Szczególnie, że ostatnio coś tam porządnie jebło. No to my. Ale to pod blachą falistą, świetne, naprawdę świetne teksty ma. Macie tu nawet piramidę. Nie da się jej przeoczyć. Klasa sama w sobie, nie? Idealne miejsce dla fikserów. Ważne rozmowy giną w imprezowym klimacie.
łatwo zachować prywatność. Barter jest dostępny dla wszystkich. Ale u góry już jest strefa dla VIP-ów, tylko zaproszenia. No wiesz, grubsze ryby, grubsze sprawy. No i od dawna wiadomo, że najlepsze kontrakty załatwia się przy tłustym bicie i mocnej kresce. Czaisz? Niestety czaj, ale patrzcie nawet tutaj, nie? Jakie te pęknięcia. A tu by był Hans? Ciekawe, gdzie jest Hans, nie? Chciałbym go spotkać. Jest tu w Dogtown taki wieżowiec. No, oficjalnie nazywa się Black Sapphire. Nieoficjalnie hotel. To najbardziej ekskluzywne miejsce w dzielnicy, ale też najmniej dostępne. Oczko w głowie Hansena, bo jak ma się z kimś układać, zaprasza właśnie tam. Podobno ze szczytu jest świetny widok, ale jeszcze mnie na tyle nie pojebało, żeby samemu sprawdzać. Dobra, też chcę tam być. Coś innego mi jeszcze chodzi po głowie. No, dawaj. Może Songbird? Dzięki. Chyba jakoś się odnajdę. Sporo wiesz o okolicy. Gościu, w mojej branży liczy się przepływ informacji. Każdej. A jeśli chcesz, to będę ci podrzucać co lepsze kąski. A dzięki, jesteś spoko. Chyba się skuszę. Człowiek poinformowany to człowiek przygotowany. No, zaczynasz łapać, co? W Dogtown trzeba korzystać ze wszystkich dostępnych zasobów. Będziemy w kontakcie. Spoko. Jak idzie biznes? Spory ruch? Dziś trochę mniejszy. Ten samolot, rozumiesz? Pół dzielnicy się ugania za Rosalind Myers. Jak dla mnie to jakaś ściema. Ale jutro też jest dzień. A ludzie wiedzą, że sklepik Ronalda to dobra marka. No, to chyba jakaś ściema. Pokaż, co masz na stanie. No, towar prima sort. Już tu jakieś zabaweczki tylko. O kurde, nie zabaweczki. No dobra, zabaweczki. Trwale zwiększa maksymalne zdrowie? O, trwale zwiększa maksymalne zdrowie o 2 punkty. Za 12 koła. Ciekawe, nie? Hej. Kapitan Caliente zamknięty? Na 4 spusty. Szef obraził czymś Kurta Hansena i w ramach skruchy powiesił się na zapleczu. Nie jesteś stąd, co? Mała przestroga dla ciebie. W Dogtown trzeba uważać, do kogo otwierasz gębę. Wyświadczymy sobie przysługę. Ja coś ci odpalę, a ty powiesz mi, jak wejść do środka. Prosisz się o kłopoty, co? Ale okej, pieniądz to pieniądz. Nowi właściciele podprowadzają na lewo prąd. Obczaj kable przy murze, na pewno gdzieś się łączą. Na moje to resetujesz zasilanie i jeb, padają zabezpieczenia. Brzmi nieźle. Lubię cię, chłopie, lubię cię. Ciekawe, w jaki sposób on będzie te informacje dostarczał, czy przez telefon? Idź wzdłuż skrzynki. Serio? Gdzieś tam? Jak ja mam się tam dostać? Kurde, jakoś tutaj do góry muszę się dostać. Może po tym rusztowanku? Ale jaja. No dzielnica jest hardkorowa. A czy to jest ten Black Sapphire? O kurde, to tu jest Hansen. Właśnie, tu jest Hansen. Ale mają sprzęcik, nie? Bardzo ładnie wykonana ta dzielnica. Wydaje mi się, że Hans może być w tej piramidzie Cheopsa. Może być. Dobra, czy my już jesteśmy jeszcze wyżej, tak? Trzeba by tu się jakoś dostać. O, dobry. To jakoś dźwigiem przestawić.
Kurde, ale te krzyże to jak... Wood Boysów. Zdecydowanie, jeszcze spróbuję tu. Dobra, spróbuję jeszcze tu się dostać. Bo tu widzę jakieś takie... fajne opcje. Dobra. No i tak ma być. Troszkę tą dzielnicę sobie pierwszy raz zwiedzimy. Mamy otwarty świat. On nie jest jakiś bardzo duży, ale to dobrze. To dobrze, że nie jest taki duży. Się skupią tutaj na fabule i tych zadankach, to będzie ciekawe. Dobra, chyba tu gdzieś te kable. Okej. Resetujemy i jest. No i patrzcie jak fajnie. Gra? Chyba gra. Co to jest? Weź udział w zdarzeniu muzycznym. Dobra, spoko. Bierzemy wszystko. Ale ciekawe, gdzie te kontrakty jeszcze, bo to sobie później obczaimy wszystko. Dobra, idę na dół. Idę na dół, a tu jeszcze mieliśmy schodki. A jeszcze to tu było? A nie, te schodki to są te, które sobie odblokowałem, okej. Dobra, nie było tak łatwo się dostać, ale... jesteśmy. Dobra, dzięki. Kapitan Caliente. Facet poszedł na dno ze statkiem. Ale ktoś tu coś ewidentnie składuje. Dobra, popatrzmy. Stary telefon. Do Solomona Reeda. Tu jest jakiś generatorek. Dzień dobry. Dzień dobry, Dogtown. Zaczynamy imprezkę. Drzwi. Oj. Tu na zapleczu. Kontrakt. Święci z Dogtown. Mr. Hands. O, widzicie? Nie możesz teraz tego zrobić? Dlaczego nie? Zobaczmy sobie w dzienniczku. Kontrakt. Spotkaj się z OLEDem klientem Mr. Hansa. No i fajnie. Dobra, czyli mamy kontrakty. Będziemy robić kontrakty oczywiście. Te taroty to już... to myślę, że poza, ale... to będziemy robić. Kontrakty będziemy robić tutaj w ramach serii. Bo tu myślę, że zawartości aż tak dużo nie będzie, a... akurat sobie... możemy wszystko zrobić. Kurde, tu się nie podłączymy. Ej, tu jest ten telefon jakiś. Nie? Tu jest. Komórka. Uszkodzony. To tu jeszcze? Przesuń przeszkodę. O! Naj. Niezły rupieć. Ciekawe, czy w ogóle działa. Pięknie. Ej, jaki ten kod był? Dobra, tu mamy napisane. Ale jazda. O, to już troszkę minęło. Ale powinno być do zapamiętania, ale okej. Jazda, nie wiedział jak. No dalej. Odbierz. Dla mnie cheeseburger z frytkami. A jest tam kto? Tak? Chyba nie działa. Albo popierdoliłeś numer. I co teraz? Jestem V. Andrew,
Street. Boisko do koszykówki. Bądź za dnia. Niezbyt rozmowny ten Reed. Może zyska przy bliższym poznaniu. To mi się podoba. Ale typowe takie, nie? Szyfry. Idziesz tu. Sprawdzamy cię. Więcej nie powiem. Boisko do koszykówki. Fajnie. Fajnie. A ten grał tutaj w kosza, nie? Może idziemy na to boisko, o którym mówił ten nasz przyjaciel ze sklepiku. O, ale dzielnica, ja cię kręcę, ile tu jest napchane rzeczy w ogóle. No patrzcie ten design, nie? Szok. Powiem wam, że te 3 lata później cyber wygląda rewelacyjnie i działa też bardzo dobrze. Fajnie zmieniła się ta cała mechanika. Naprawdę, jakby tak wyszedł na premierę, to byłoby coś pięknego i tylko na obecną generację, no to wtedy nie byłoby żadnego blamażu. No ale jest jak jest. 3 lata później widzimy się w przepięknym dodatku i działamy na boisku. A patrzcie, tą wyrzutnię jak zardzewiała. Przecież tu jest tyle detalu. To jest w ogóle inna liga, nie? Tekstury też bardzo ładne. W ogóle inna liga. Ciężko to porównywać. To jest już taka najwyższa półka, wam szczerze powiem. To już jest najwyższa półka. No szybko te levele mi idą. 37? O, boisko. Sporo się dzieje. Mini siłownia. Cześć, cześć. Cześć, brachu. Ciekawe, kiedy się zmienimy. Odłamek samolotu nam bardzo. Mamy dobre miejsce. No to będzie ciekawa rozgrywka. Fan koszykówki? To coś nowego. Bądź poważny, nie o tym mówię. Zaczęła się inna gra. Taka, w jakiej jeszcze nie brałeś udziału. Zgadza się. Co masz właściwie na myśli? Ci ludzie siedzą w tym od dawna, a ty dopiero wszedłeś na boisko. To zawodowi intryganci. Będą udawać twoich przyjaciół, ale nimi nie są. Nie daj się ograć, Vi. Ej, ale mega, mega. Fajna metafora, nie? Tej koszykówki, boiska. Powiedz to wprost. Nie ufasz Myers. Znam takie jak ona. Z Białego Domu? Kurwa, z armii. Takim dowódcom jak Myers trudno powiedzieć nie. A kiedy już trzeba, robi się naprawdę chujowo. Słowo dezertera. Nigdy mi o tym nie mówiłeś. A czym się tu chwalić? Poza tym myślałem, że to zamknięty rozdział. Tymczasem siedzimy tu. Ale jakby na to nie patrzeć, czegoś się w tych kamaszach nauczyłem. Śmiało, dajesz. Po marchewce zawsze przychodzi kij. Wiesz, jak to działa? Rekrutom dają karabin, kewlar i pakiet obietnic. Ale w pewnym momencie kończy się amunicja. Kevlar okazuje się przebijalny, a co zostaje z obietnic? Zgaduję, że gówno. I wtedy sięgają po kij, a nazywa się on wartości. Giniesz pod ostrzałem w okopach, kumple biorą gorącą kąpiel w fosforze, a jakiś oficer pierdoli o racji stanu. Marchewką ci już pomachali. Kiedy zaczną mówić o ideałach, uciekaj. Rozumiem przestrogę. Nie dam się w nic wrzucić. Za późno. Złożyłeś przysięgę nowym Stanom Zjednoczonym Ameryki. Jeśli kłamałeś, stawia cię to w złym świetle. A jeśli mówiłeś szczerze, to w jeszcze gorszym. Po
politycy, wojskowe, netranerki, ludzie ze służb, a na deser pułkownik Hasan. Śmierdzi to Dogtown jak meksykańskie okopy. Nie odwracaj się. Obserwuj boisko. A. Pokaż mi, co trzymasz w ręce. Widzę, że coś Johnny, trzymasz. Kto mi dyszy na kark? A skąd kurwa mam wiedzieć? Widzę tyle, co ty. Widzę, że coś tam trzymasz. Mam monetę. Wiesz, co to znaczy? Nie, ale muszę się upewnić. Proszę, ostrożny typ. Kto cię przysłał? Rosalind? Nie znam żadnej Rosalind. I ty też nie znasz. Kurwa, Vi, gadasz ze szpiegiem. Jest bezpieczna? Spytałem, czy jest bezpieczna. Była, kiedy widziałem ją ostatnio. Mam nadzieję, że dalej tak jest. Okej. Okay. Okej. Okay. Zanim tu przyszedłeś, sprawdziłeś, czy ktoś cię nie śledzi? Kurwa, za kogo mnie masz? Nie jestem amatorem. Nie? Dobra, to musi nam wystarczyć. Czarny Thornton Merrimack przy ulicy. Za 3 minuty. Siądź z przodu. Wyjdźmy stąd osobno. Na wypadek, gdyby ktoś obserwował. Ty pierwszy. Ma to sens. Reed? Skurczybyk. Niezły jest. Jakiś pieprzony świr. No, już go lubię. Chodźmy. Dobra. Czyli oficjalne stanowisko. O, mamy znowu. Znowu punkcik. Oficjalne stanowisko. Johnny lubi Rida, nie lubi Meyers. A tu gdzieś do góry był Tarot, a to to, nie? Dobra. Okej, okay, mamy. Mamy kartę. Czyli tam mogłem to przeskanować. Chociaż nie, chyba przeskanowałem jedną. Okej, okay, zaczyna się. Zaczyna się Rid. Ale fajnie, wszystko w porządku. Czarny to. Tak zdaliśmy. Zdaliśmy tak na 6. 6,5 na 10. Na razie. Z przodu. Zanim ruszymy, wybacz szorstki początek. Są sprawy, w których lepiej nie ryzykować i trzeba wbić komuś pistolet pod żebra, nawet jeśli stoi po tej samej stronie barykady. Mam nadzieję, że nie żywisz urazy. Spoko. Nic osobistego. Musiałeś się upewnić. Sam bym tak zrobił. A to ciekawe. Vi, nie jesteś z branży. Jestem, aczkolwiek dopiero od wczoraj. Chciałbym powiedzieć, że początki są najtrudniejsze, ale nie będę kłamać. Sprawdziłem cię w bazie FIA, kiedy rozmawialiśmy. Ciekawy biogram. Urodzony w Night City, Haywood. Obecnie najemnik na wolnych kontraktach, a od wczorajszego wieczoru agent FIA. Ale wciąż nie wiem jednego. Co robisz w tym bałaganie? Kurde, ale to będzie mega, mega ciekawe, jakbyśmy nie wpisali się do tej bazy. Przechodzimy 2 razy, to jest pewne. Minimum 2 razy. Całego dnia. Wynajęła mnie Songbird. Znacie się? Sami. Coś nie tak? Pracowaliśmy razem. Myślałem, że to już przeszłość. Ale dziewczyna ma talent do pakowania się w kłopoty. No dobrze.
Czas odwiedzić naszą wspólną znajomą. Poproszę adres. Nie jestem pewien, czy ci się to spodoba. Sprawdź mnie. Opuszczony budynek przy Elizabeth Crest Street. 8. piętro. Miałeś rację. Nie podoba mi się to. Zostawiłeś ją samą. To duża dziewczyna, nie potrzebuje niańki. Widziałem ją w akcji. Ja też. Wielokrotnie. Przeżyła już parę zamachów na swoje życie. To twarda babka, ale wiesz... Wciąż prezydentka. Czekaj, muszę odebrać. Jim, mówiłem, że biorę dziś wolne. Nie wiem, to ty jesteś menadżerem. Zapytaj Boba, wisi mi przysługę. Nie, nie pójdę się pierdolić, a ty sobie jakoś poradzisz. Mój szef. Pracuję w klubie. Stoję na bramce. Czekaj. Agent specjalny na bramce? Zatrudniają też byłych gliniarzy i komandosów. Ludzie z problemami, ale czasem wychodzimy na piwo. Nie tak wyobrażałem sobie dzień wolny. Co może być ciekawszego od ratowania głowy państwa? No cóż, pewnie już się nigdy nie dowiem. Myers wciąż pali? Kurde, ale ponury, nie? Ten Reed. Ta, paliła dziś rano. Czemu pytasz? Sięga po fajkę tylko wtedy, kiedy sprawy wymykają się jej z rąk. Czas jej pomóc. Kurde, ale... No taki dubbing... Może nie idealny, ale... On taki chyba ma być. Taki ponury... Mało emocji... Ciekawe spotkanie. Po raz pierwszy. Ale intryga jest... Bardzo szeroka. Bardzo szeroka. Czyli tak to wygląda. 8. piętro, tak? 8. Prowadź. Okej. Na razie pójdziemy tutaj z prądem wydarzeń. Dopiero się zaczyna. Chodź, Reed. Kurde, ale plejada gwiazd. Tu Johnny. Tu Reed. Szczerze, nie podoba mi się to. Spokojnie, nie jest sama. Ma nowych kumpli, lokalsów. Najpierw chcieli się pozabijać, ale owinęła ich sobie wokół palca. Parę dni i dostałaby honorowe obywatelstwo Dogtown. Nie jestem pewien, czy mi się to podoba. Nie, coś tam musi się zadziać z tymi... Jacobami. No to skanowałem. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu, kliknij w niego i oglądaj już teraz.